Ladies and gentlemen, it's a great honor for me to be able to introduce the president. President Lech Kaczynski has had a very illustrious political career ever since he completed his law degree at Warsaw University. He was active with independent trade unions and was a delegate to the First National Congress of Solidarity. After his release from imprisonment for these activities, he returned to trade union activities and was a member of the underground solidarity authorities. And to do that, that was pretty tough in Poland in those days. So you can see we're talking about a man of courage. In December 1988, he became a member of the Civic Committee with Lech Walesa. He took part in the roundtable talks in the team focused on trade union pluralism, and 2 years later, he was nominated as the union's first deputy chairman involved in running the Solidarity Trade Union. He was elected senator in 1989, and 2 years later was elected as parliamentary deputy representing the Center Civic Alliance Party. In 1991, he was appointed as head of the National Security Office at the President's Chancellery. In 1992, he was nominated as the president of the Supreme Chamber of Control, and he continued to hold that office until 1995. In June 2000, the president was nominated as Minister of Justice by the then Prime Minister, Jerzy Buzek. In 2002, he was elected mayor of Warsaw and began his first term in office by declaring a war against corruption. And in 2005, I think as we all know, he was elected president of Poland. I can't stand up here without just saying a few words about my own roots, which are deep in Poland, because my maternal grandparents were born there. My mother spoke fluent Polish. Unfortunately, she didn't pass on that ability to me. And Lech Walesa always used to say, the American banker who should have learned to speak Polish because his mother spoke and he never learned it, but apart from that, maybe there's still time. My thesis at Brown University was on Polish-Russian relations between the two world wars. And I made my first trip to Poland in 1987 at the behest of John Whitehead, then Deputy Secretary of State and a great supporter of the Foreign Policy Association. We were given, several of us were there, the choice of going to see then President Jaruzelski or Lech Walesa. You can imagine what we decided. And so we went up and visited Lech Walesa in Gdansk, where he was under restrictive custody. In 1989, I was responsible for establishing city's representative office in Poland, and in 1991, I opened our full branch in Warsaw. And 10 years later, I facilitated our acquiring the majority shareholder, shareholding in Bank Hanlohe. And in my office, just to remind me of my roots, I have a bust of President Marshall Pilsudski that was awarded to me by the Pilsudski Institute here in New York. Over the past 7 years, Citi has continued to invest heavily in Poland as Citi Hanlohe, and our results have been outstanding. And it's one of our priority operations worldwide. I know the president is very fond and feels very strongly about Polish heritage and the future growth of his country as a core of his presidency. The founder of the Bank Hanlohe was Leopold Cronenberg, who was a brilliant businessman and philanthropist. And we have worked to try and keep that going. And we are proud that Citi Hanlohe is keeping this mission going through his foundation, which protects as much as we can and as much as we can help the national heritage and business education of future leaders. Citi Hanlohe, together with the National Bank of Poland, the Central Bank of Poland, we run together the largest financial education program for high school students in all of Europe. Since 2005, the Polish economy, as we all know, and the president will be talking to us about it, has seen a period of dynamic economic expansion driven by strong consumption as well as investment. As a result, GDP reached 6.6% in 2007 and has slowed, you know, and this comes after it reached 3.6% in 2005. So it almost doubled from 2005
to 2007. Obviously, with a slowdown in the markets worldwide, many countries in Europe in recession, 2008 has been a more difficult year. However, Poland continues to receive large amounts of foreign investment, and I think every one of us who deals with Poland has tremendous confidence in the Polish economy, the Polish government, and where Poland is going. So having said that, it's my great honor to ask the President to come up and speak to us. Let's give him a big hand. Ja przede wszystkim, panie i panowie, chciałem panu Lutzowi podziękować i za dzisiejszy dzień, tak jak całemu wspaniałemu waszemu towarzystwu, jak i za działalność w naszym kraju. Zanim przejdę do spraw związanych z NATO, może powiem, bank handlowy, który dziś jest częścią Citibanku, powstał w roku 1870, w bardzo trudnym czasie dla mojej ojczyzny, ale był bodajże pierwszym w historii polskim nowoczesnym bankiem, który przetrwał tak długo. Jego założycielem był baron Kronenberg, wcześniej zasłużony jako przywódca jednego z stronnic patriotycznych w okresie Wielkiego Powstania Narodowego lat 1863-64. Tyle na ten temat, ale mówić mam dzisiaj o NATO, o wyzwaniach z tym związanych, wyzwaniach, o których można było mówić z większą łatwością i lekkością jeszcze pół roku temu, jeszcze może nawet 3 miesiące temu, ale nie dziś. Szanowni Państwo, przed wielu laty, o czym przed chwilą Państwo zostaliście przez Pana Prezesa poinformowani, byłem kimś podobnym do doradcy Prezydenta Stanów Zjednoczonych do spraw bezpieczeństwa. To były lata odległe. Wraz z swoim bratem należałem do nielicznych polityków, którzy postawili przed Polską cel – wejście do NATO. Były to pierwsze lata niepodległości. Nie mieliśmy wtedy łatwo ani w naszym kraju, gdzie krążyły opinie naiwne o roli Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy Europejskiej, ba, mówiono wręcz, choć w Polsce rzadko, ale w sąsiednich krajach częściej, o likwidacji NATO, które jest już niepotrzebne wraz z rozpadem systemu komunistycznego, bo przecież dla obrony przed tym systemem powstało w roku 1949. Nie mieliśmy łatwo, ale w ciągu 2 lat nasza koncepcja stała się już obowiązująca. Także dla partii postkomunistycznej w naszym kraju w roku 1993. Nie mieliśmy też łatwo po waszej stronie początkowo. Byli przeciwnicy, były podobno, nie jestem w stanie powiedzieć na ile to prawda, zobowiązania wobec ostatniego prezydenta i pierwszego sekretarza Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Michaiła Gorbaczowa co do tego, że Polska wprawdzie nie będzie dalej w Układzie Warszawskim, który uległ rozwiązaniu, ale też nigdy nie będzie w NATO. I w Polsce była żywa koncepcja, nie wiem na ile agenturalna, że Polska powinna być czymś pośrodku. Zachodnia część naszego, w porównaniu z Ameryką bardzo małego, ale w porównaniu jak na Europę dużego kraju miała być bardziej pod wpływami wschodnimi, zachodnio-niemieckimi, przepraszam, wschodnia, rosyjskimi, bo jeszcze wtedy denominat Związek Radziecki istniał, choć były to ostatnie wręcz miesiące jego istnienia. Ale i tu wygraliśmy. Krok po kroku przekonywaliśmy administrację amerykańską do tego, że NATO powinno zostać poszerzone i poszerzone zostało. Dziś jesteśmy w NATO od 9 lat. Chciałem skorzystać z okazji, żeby obecnemu na tej sali głównemu negocjatorowi Polski, a obecnemu ambasadorowi przy Narodach Zjednoczonych, panu Andrzejowi Tofpikowi, serdecznie podziękować.
Tak, w kwietniu 99 roku, choć byłem wtedy poza polityką, tutaj pan prezes ominął lata 95-2000, gdy wróciłem na uniwersytet, czyli do swojego zawodu. To był dla mnie dzień wielki. Dlaczego? Bo już na początku lat 90. mówiliśmy, że struktury bezpieczeństwa na świecie dzielą się na miękkie i twarde. I jedyną istniejącą twardą strukturą bezpieczeństwa jest NATO. I tylko NATO jest w stanie zapewnić nie idealne, bo nic idealnego na tym świecie nie ma, ale pewne bezpieczeństwo. I to osiągnęliśmy. Co osiągnęliśmy? NATO zostało poszerzone nie tylko zresztą o nasz kraj, ale problemy się nie skończyły. Powstaje pytanie, dlaczego się nie skończyły? Ja myślę, że głównym powodem jest to, że świat i mechanizmy jego działania okazały się nieporównanie bardziej skomplikowane, niż to wydawało się na początku lat 90. Wtedy wybitny politolog, socjolog Fukuyama, wasz, amerykański, mówił o końcu historii. Historia jednak jakoś się nie chce skończyć. W ogóle się nie kończy i stawia przed nami coraz to nowe problemy, w tym i problem bezpieczeństwa w różnych wymiarach, międzypaństwowym, a także tym związanym z działalnością organizacji, które żartem nazywam pozarządowymi, czyli z terrorystami. To są dwa główne problemy, dla których NATO jest w dalszym ciągu potrzebne. Pozwólcie Państwo, że skupię się najpierw na sprawach międzypaństwowych. Tu głównym problemem dla NATO, które jest organizacją szeroką, ale jednak regionalną, chciałem przypomnieć, choć region to bardzo wielki jak na nasz świat, stały się przemiany naszego rosyjskiego partnera. Rosja przeżywała w latach 90. okres, nie pierwszy w swojej historii, który nosi nazwę smuta. Okres dezintegracji nie tylko Związku Radzieckiego, ale i Federacji Rosyjskiej jako takiej. Olbrzymiego osłabienia władzy centralnej, olbrzymiego wzrostu przestępczości, wręcz prawie przestępczych rządów w pewnych okresach, nie w skali kraju, ale poszczególnych regionów. Przeżywała więc olbrzymie trudności. Nie przestała być podmiotem prawa międzynarodowego, nie przestała być istotnym graczem, ale jej rola gwałtownie spadła. Państwa, które wyłoniły się z dawnego Związku Radzieckiego, na ogół pozostawały w ręku dawnych komunistycznych przywódców, takich komunistycznych przywódców, którzy byli, można powiedzieć, mocno znacjonalizowani, jeżeli chodzi o swoje narody, mocno związanych z ich obyczajowością, często niezwykle odmienną od naszej europejskiej, często ze światem, który jest światem klanowym po prostu, bo to się w wielu tych krajach zdarza, ale mieli przeszłość komunistyczną. Nie stanowili dla ówczesnej Rosji szczególnego zagrożenia, chociaż wykazywali tendencję do samodzielności. Ale okres smuty w Rosji się skończył. Okres smuty się skończył nawet nie z chwilą, gdy władzę w Rosji przejął pan prezydent Putin. W moim przekonaniu zaczął się kończyć już nieco wcześniej. W ostatnich latach pełnienia funkcji prezydenta, bo może nie wykonywania władzy, ale pełnienia funkcji przez prezydenta Jelcyna, dziś już nieżyjącego, jak wiemy. I wtedy zaczęła się odradzać tendencja, która zresztą nigdy do końca nie wygasła, to jest bajka, że ona wygasła kiedykolwiek, do odbudowy imperium. Do odbudowy imperium, które pracowicie było budowane od niewielkiego księstwa w wieku XV, księstwa moskiewskiego. Przedtem ważniejsze jeszcze było Twerskie, a przecież historyczna stolica tak zwanej Rusi to jest Kijów. Jeszcze z wieków średnich, aż po państwo, które sięgało od granic zachodniej części dzisiejszej centralnej Polski, aż po
Alaskę, tak, część Stanów Zjednoczonych. Została Alaska, jak wiadomo, sprzedana przez Rosjan. Ale część waszego kraju należała do Rosji przez dłuższy okres. A były także próby, jeżeli chodzi o Kalifornię. To też trzeba pamiętać. I były takie próby. I ten w nowej formie, ta tendencja imperialna zaczęła się powoli odradzać. Odradzała się w różnych formach i jej przyczyny są bardzo skomplikowane. Myślę, że podstawowa to coś, co jest zapisane w tradycji danego narodu i państwa. W tradycji relacji między władzą a społeczeństwem, to w Rosji ma olbrzymie wręcz znaczenie. Tradycja kompletnie odmienna niż ta transatlantycka. W końcu także tym, że nowa elita władzy, która się wyłoniła po komunizmie, jest elitą wywodzącą się z komunistycznego aparatu, ale w pierwszym rzędzie z jego części siłowej, z KGB czy GRU, mówię tutaj o wywiadzie i kontrwywiadzie cywilnym, a także Służby Bezpieczeństwa, to jest KGB, KGB i GRU, to jest Służba Wywiadu Wojskowego. Według niektórych obliczeń aż 78% części dzisiejszej rosyjskiej elity władzy ma to pochodzenie. Jeżeli nawet przyjmiemy, że te dane są przesadzone, że to nie 78, tylko 62%, to i tak jest to tendencja, jeżeli chodzi o pochodzenie aparatu dominujący. A ten aparat został jakoś wychowany, podlegał pewnej indoktrynacji. Prezentowano mu pewien świat wartości. Z reguły ludzie, razem z, przy całym do niego wielkim szacunku, sam to opowiadał w Warszawie, jak był panem prezydentem Putinem, pochodzili na ogół ze środowisk plebejskich. Ich nie rodzina w tym pod tym względem kształtowała, tylko szkoła, uniwersytet, a później szkoły KGB czy GRU. Ta mentalność pozostaje, a to nie jest mentalność państwa obywatelskiego. To jest mentalność państwa, którego cele przede wszystkim mają charakter zewnętrzny, prestiżowy. A do tego jeszcze dołączyła się jedna sprawa – własność. Własności w Rosji przedtem było na skalę, nie było na skalę nieporównanie większą niż na przykład w również niby komunistycznej Polsce. Tutaj nie ma porównania. Polska pod tym względem przez Rosjan zawsze była uważana za kraj w istocie zaledwie półsocjalistyczny. Tam maleńka budka, w budce łatacz butów. To był czasny, to był wróg ludu. Sam to widziałem przed 40 laty w Rosji. Powtarzam, żył z łatania butów, a miał takie prawo, że działał prywatnie, bo był chory psychicznie. Tak wyglądała w Rosji własność i do dzisiaj też. Pamiętajcie państwo, że w Polsce o własności, że w Rosji o własności decyduje władza. W środę można być właścicielem, a w czwartek przestać nim być, bo władza tak zadecydowała. Jedno z największych nieporozumień, zarówno europejskich w pierwszym rzędzie, ale w dużym stopniu i waszych przedsiębiorców, waszych korporacji, że mylą pojęcie własności europejsko-amerykańskiej i pojęcie własności tam. Ale do czego to wszystko prowadzi, to o czym mówię? To wszystko prowadzi do tego, że odrodzenie się tendencji imperialnej było rzeczą niejako naturalną, naturalnym dążeniem rosyjskiej elity. Jak ono jest realizowane? Tu trzeba sobie powiedzieć jasno. Rosjanie stworzyli wielką kulturę, i Rosjanie mają olbrzymią ilość wad, ale Rosjanie są genialnymi politykami. Ja sam przed wielu laty myślałem, że kiedy Polska będzie w NATO, że kiedy Polska będzie także w Unii Europejskiej, ale nie o tym dzisiaj mowa, to będziemy mieli za plecami twardą ścianę. Krótko mówiąc, będziemy zupełnie bezpieczni. Ale nie jest tak. Bo Rosjanie potrafili stworzyć receptę
zarówno na wpływ w Unii Europejskiej w stopniu dużo większym, jak i w NATO w stopniu dużo mniejszym, ale również. Inaczej mówiąc, dzisiaj sam fakt przynależności do tych dwóch organizacji przed rosyjskimi wpływami nadmiernymi, bo Rosja ma prawo do życia, jak każdy kraj ma prawo też do swoich wpływów, wcale nie chroni. Można w takim razie powiedzieć, dlaczego jestem takim entuzjastą NATO. No bo jak już mówiłem, nic lepszego nie ma. Moja definicja NATO to definicja eksporter względnej stabilizacji i pokoju. Pewny eksporter. A w każdym razie w 95% pewny. Jakie tu podam przykłady? Grecja i Turcja należą do NATO. Wiemy, jakie są historyczne stosunki. Znamy sprawę Cypru. Ja mogę dzisiaj tutaj zapewnić Państwa, że gdyby obydwa kraje nie były w NATO, mielibyśmy między nimi co najmniej dwie wojny w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Kto by wygrał, wiadomo, ale te wojny by były. Stosunki są napięte, spór nieuchylalny, można powiedzieć. Trudno go rozwiązać, ale wojen jednak nie ma. I dlatego też jestem tak gorącym zwolennikiem rozszerzania NATO, rozszerzania jego odpowiedzialności. Dlatego tak bardzo chcę, żeby Ukraina, żeby Gruzja do NATO należała. Przejdźmy teraz do sprawy konkretnej, do kryzysu gruzińskiego, bo o tym kryzysie mówiłem na początku, kiedy mówiłem o tym, że gdybym przemawiał tutaj kilka miesięcy wcześniej, to byłbym w innej sytuacji. Kryzys gruziński ma różne aspekty, ale cytując tutaj człowieka, z którym na ogół się nie zgadzam, choć ma wielkie zasługi w walce z komunizmem, jednego z moich rodaków, mogę powiedzieć, że w Gruzji Rosja pokazała taką twarz, jaką chciała pokazać. To nie był zbieg okoliczności. My możemy, a wy jesteście bezradni. Kto to są wy? Wy to jest cały Zachód. Niestety w tym przypadku i Unia, i NATO. Dlaczego wykazałem tam wraz ze swoimi przyjaciółmi z państw bałtyckich, Litwy, Łotwy, Estonii, także z Ukrainy, ten stopień determinacji? Dlatego, bo byłem przekonany, że planem maksymalnym Rosjan jest usunięcie władzy Szagaszwilego. To był plan maksymalny, bo tam zawsze są warianty. I zrealizowanie tego planu zdołaliśmy się wspólnie, oczywiście Polska jest za słaba, żeby być tutaj głównym graczem, ale była graczem istotnym, przeciwstawić. Władza nie została usunięta, ale żelazna zasada integralności terytorialnej została w sposób bardzo śmiały naruszona i o to właśnie chodziło. Wy jesteście bezradni. Jakie to ma znaczenie z punktu widzenia geopolitycznego? Otóż dla Europy, a także dla Stanów Zjednoczonych, rejon nie Gruzji, ona służy tylko jako droga, ale Azerbejdżanu dzisiaj na pewno, a Kazachstanu być może jutro, to samo dotyczy Turkmenistanu, to olbrzymie zasoby gazu i ropy naftowej. Tego, co jest niewspominanym jeszcze dotąd przeze mnie potężnym narzędziem w ręku Rosji. Była szansa na doprowadzenie tego do Europy, do europejskich portów, a więc być może i dalej, z ominięciem Rosji. Dziś ta szansa została w sposób znaczny zmniejszona. Trzeba tego niezmiernie żałować. A czy był na to sposób? Tak. Zdecydowana, nie większa determinacja przede wszystkim ze strony NATO. Dlaczego mówię o NATO, a nie o Unii Europejskiej? Po pierwsze, są to organizacje o innym charakterze. NATO jest organizacją o charakterze polityczno-obronnym. I przestrzegam przed koncepcją, o której słyszałem na posiedzeniach Rady NATO. Nie będę w tej chwili mówił, kto je wygłaszał, ale wielcy tego świata, choć nie ze Stanów Zjednoczonych, je wygłaszali, że NATO powinno być dziś tylko organizacją polityczną. NATO powinno wracać do celów obronnych.
NATO to jest organizacja, poprzez którą realizuje się odpowiedzialność waszego kraju. Tak się złożyło, że dziś jednoznacznie najpotężniejszego na świecie za bezpieczeństwo światowe, ale NATO to też jest organizacja, poprzez którą państwa europejskie powinny realizować swoją dużą, coraz większą część odpowiedzialności. I tutaj przechodzimy do kolejnej sprawy, o której chciałem powiedzieć kilka słów. Mianowicie współpraca Stanów Zjednoczonych i Ameryki w ramach NATO. W Unii Europejskiej istnieje taka tendencja, i to bardzo silna, która polega na tym, aby skolektywizować przynależność państw Unii Europejskiej, które jednocześnie należą do NATO. To zgoła nie są wszystkie państwa, jest ładnych kilka wyjątków, czyli państw, które są w Unii, a do NATO nie należą i do tego nie chcą należeć, do NATO. Tylko też musicie tutaj zrozumieć postawę mojego kraju, a szczególnie postawę rządu z lat 2005-2007, a także moją osobistą. Otóż my nie chcemy do końca kolektywizować przynależności państw Unii Europejskiej do NATO. Ta kolektywizacja bowiem powoduje dominację najsilniejszych państw europejskich, a te państwa dzisiaj wykazują postawę w tej sferze, w której istnieją zagrożenia, które bym określił jako postawę niezwykle wręcz umiarkowaną, niezwykle wręcz miękką, soft. I dlatego też nie jest w interesie Stanów Zjednoczonych, ale także nie jest w interesie mojego kraju to, aby ta przynależność była nadmiernie kolektywizowana. Europa powinna brać coraz większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo. Powiem otwarcie, wysiłek obronny Europy jest zbyt mały. Tak, to prawda. Ale to jest jeden problem. Droga do jego zwiększenia nie idzie poprzez kolektywizację przynależności do NATO. Bo to oznacza faktycznie, przy całym moim szacunku i przyjaźni, decydowanie przez dwa państwa, Niemcy i Francję. Ich postawa jest znana. Powtarzam, całym szacunku i przy tym, że chciałem podkreślić, że to są bliscy sojusznicy mojego kraju. Przy okazji trzy słowa o tym, co my w Polsce, ja osobiście, były premier, uważałem za wielkie zwycięstwo, a mianowicie o zawarciu umowy o tarcz między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Poprzedni rząd, rząd mojego brata, był całkowicie zdeterminowany w tej sprawie, następny miał wątpliwości. Zwyciężyliśmy, jest ta umowa. Jest ta umowa i tę umowę właśnie uważam za przejaw czegoś jeszcze innego. Nawet NATO w niektórych przypadkach ze względów, nazwijmy to, biurokratycznych zawodzi. Tu jedyną szansą na to, żeby powstały początki tego systemu obrony antyrakietowej, którego celem jest tym razem walka z terroryzmem, były bilateralne stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Polską i między Stanami Zjednoczonymi a Republiką Czeską. O tym też trzeba pamiętać, że są jeszcze sprawy, w których trzeba wyjść do stosunków bilateralnych, a nie działać nawet przez NATO, bo tego rodzaju działanie jest najskuteczniejsze. Czy ja potrafię odpowiedzieć, jaka jest tu recepta, co tak, a co nie? Nie, bo to zależy od konkretnego przypadku. W tym przypadku zasada relacji bilateralnych okazała się zasadą zdecydowanie najskuteczniejszą. Szanowni Państwo, można zadać pytanie, co by było, gdyby Gruzji przyznano MEP. Tak samo jak Ukrainie, ale w tej chwili nie o Ukrainę chodzi. Otóż w moim przekonaniu operacji osetińsko-abchaskiej by nie było. Jest koncepcja, wczoraj się z nią zetknąłem, że byłaby to największa kompromitacja NATO. Nie, nie byłoby prawie na pewno tej kompromitacji, daje na to 90%, bo nie byłoby okazji do tego, żeby się skompromitować. Działania rosyjskie, na pewno nie zaniechane w tym sensie, żeby nie było żadnych działań wobec Gruzji, miałyby jednak zupełnie inny charakter. I to też jest kolejny dowód w moim przekonaniu na to, że musimy mieć odwagę w poszerzaniu.
Musimy mieć, bo to jest zgoda nie tylko Stanów Zjednoczonych, chociaż klucz jest oczywiście w Waszyngtonie, ale zgoda wszystkich państw do NATO należących. To jest niejako moje główne przesłanie, jeżeli chodzi o NATO. Oczywiście każdy kraj, który przystępuje, musi spełnić pewne warunki elementarnej demokracji i elementarnego wysiłku militarnego. Nie ma przynależności do NATO i powiedzenia, aha, to my w tej chwili własnych sił zbrojnych nie musimy rozwijać, zaoszczędzimy sobie. Amerykanie czy ktoś inny zrobi to za nas. Taka postawa, nieobca niektórym krajom, jest postawą całkowicie fałszywą. Ale NATO, a myślę i Unię Europejską, w świetle zdarzeń gruzińskich, które są sytuacją jednostkową, ale niezwykle istotną, bo jak mówiłem, jest to klucz do całej Środkowej Azji. To wymaga zmiany sposobu myślenia. Zmiany, która idzie dzisiaj z olbrzymią trudnością. Zmiany, która jest drogą kamienistą i prowadzącą niezwykle ostro do góry. Ale moje, niestety niemałe już życiowe doświadczenie wskazuje, że o taką zmianę sposobu myślenia trzeba myśleć, trzeba walczyć. Że to, co dzisiaj mówi jedna osoba, jutro pójdą cztery, a pojutrze 40, czyli w tym gremium większość. I mogę zapewnić Państwa, że niezależnie od tego, że nie zawsze przysparza mi to popularności, że często przysparza wiele bólu, ja tą walkę będę w ramach tego, co mi dał Bóg, czyli rolę prezydenta dość dużego państwa europejskiego, ale średniego w skali świata. Otóż będę starał się pełnić, bo mam obawy. Nie mówiłem dzisiaj o innych obawach związanych z sprawą Chin, związanych z relacją między południem a północą, związanych z sprawą ekspansji fundamentalizmu muzułmańskiego, czyli świata, który całkowicie zmienia naszą cywilizację. Ja tutaj na sali widzę olbrzymią ilość pani, bardzo się cieszę. Gdybyś fundamentalizm muzułmański zatriumfował, nie widziałbym tutaj na sali żadnej z pani. Ale całkowita, można powiedzieć, zmiana cywilizacji. Otóż to są wszystko też niebezpieczeństwa, ale nie myślę w tej chwili w skali globalnej, myślę w skali wielkiego regionu, gdzie może dojść do napięć, bo wierzenie, że zaspokojenie czyichś imperialnych potrzeb spowoduje, że się zatrzyma i uspokoi, jest po prostu wierzeniem w cuda. Wolno wierzyć w cuda, ba, ludzie, którzy są chrześcijanami, nawet powinni wierzyć. Tylko że cuda zdarzają się niezmiernie rzadko. Dziękuję bardzo.